Rzeczywiście przed nami niezwykle ważne wybory. Będę o tym mówił, ale może skoncentruję się na dwóch sprawach, dwóch kwestiach, którym na imię bezpieczeństwo. Tylko pierwsze bezpieczeństwo to jest takie bezpieczeństwo w klasycznym tego słowa znaczeniu. Bezpieczeństwo, które polega na tym, że możemy spokojnie na przykład wychodzić na ulicę bez jakiegoś zagrożenia, że ktoś nam zrobi jakąś krzywdę, zaczepi czy coś w tym rodzaju. A to drugie bezpieczeństwo, o którym też troszkę powiem, to jest bezpieczeństwo naszych portfeli, bo to też jest bezpieczeństwo. No jak ktoś nie ma pieniędzy, jak jest w biedzie, no to nie jest sytuacji tak naprawdę bezpiecznej. A te wybory będą, proszę Państwa, także właśnie o tym, czy będziemy dalej bezpieczni. Tutaj trzeba sobie przede wszystkim powiedzieć, jaki jest stan obecny. Na pewno nie jest idealny. Ale Polska z całą pewnością dzisiaj należy do najbezpieczniejszych krajów w Europie i na świecie. I to jest stan obecny i to jest nasze osiągnięcie. To jest to, proszę Państwa, sięgnę tutaj do wydarzeń sprzed 24 lat. To, co rozpoczął mój świętej pamięci brat, kiedy 8 czerwca 2000 roku został nagle ministrem sprawiedliwości i w ciągu krótkiego czasu, no, można powiedzieć tak, przykręcił śrubę środowiskom przestępczym, chuligańskim i tym podobnym, że w Polsce sytuacja zaczęła się poprawiać. Już przedtem zresztą robił to w Warszawie. Jako prezydent Warszawy. Były oczywiście inne czynniki, jak wyjazd wielu ludzi z Polski, także tych spod ciemnej gwiazdy, których tutaj sobie z powrotem nie życzymy, bo to też pomogło. Ale generalnie rzecz biorąc, jesteśmy bezpieczni. Ale przypomnę także inne wydarzenie. Ciągle ta sama rodzina, bo ja, a przedtem mówiłem o moim świętej pamięci bracie. Otóż w 2015 roku we wrześniu, wtedy kiedy po raz pierwszy próbowano nam wmusić i władze, ówczesne władze Platformy Obywatelskiej się na to zgadzały, wmusić emigrantów, tych nielegalnych emigrantów, otóż wtedy powiedziałem, pomagać trzeba, ale na miejscu w tych krajach, gdzie oni mieszkają, natomiast w żadnym wypadku nie można się zgodzić na to, żeby oni przyjeżdżali do Polski, żeby nam ich wmuszano. Wtedy był straszny atak, o czci wiary mnie odsądzano, rasista, etc., etc. No ale później się okazało, że jednak społeczeństwo to popiera. My doszliśmy do władzy, bo wtedy jeszcze w momencie, kiedy przemawiałem, myśmy nie rządzili. Co prawda to były już ostatnie tygodnie władzy tamtych, ale jeszcze jednak oni byli przy władzy. No i doszedł do władzy właśnie nasz rząd, ten niby nie potrafiący nic załatwić w Unii Europejskiej, no bo z drugiej strony był przecież już wtedy król Europy, który niedawno zapewniał, że on wszystko jest w stanie załatwić. Jego nikt nie ogra. On jest naprawdę wpływowy. Ja jestem, proszę Państwa, przekonany, że naprawdę bardzo wielu Polaków w to uwierzyło. Tylko jakoś się tak złożyło, że ten rząd i ten kolejny Mateusza Morawieckiego doprowadził do tego, że decyzje Unii Europejskiej zostały zmienione. Że to zostało po prostu zatrzymane. Że szanowni Państwo, jakby kwestia została wyeliminowana z agendy Unii Europejskiej, przynajmniej tak wtedy się wydawało. A że kwestia była naprawdę bardzo zaawansowana, to ja, proszę Państwa, mam tutaj przed sobą takie pismo. Nie mam niestety przy sobie okularów, bo komuś je oddałem, ale nie mam jedno oko, jedne, a drugie, to znaczy w tym sobie każdy ma dwoje oczu, a ja mam, proszę Państwa,
w każdym oku inaczej. Także nie wiem, gdzie jest ten pan, któremu oddałem okulary, ale opowiem to państwu. Otóż to jest pismo ministra Stanisława Huskowskiego, który to nakazuje wojewodom, żeby rozpocząć przygotowania do przyjmowania emigrantów. To jest pismo właśnie z 2015 roku. Tutaj pisze: wojewodowie wszyscy. Więc wszyscy wojewodowie mieli przygotowywać, ale nie tyle siebie, nie tyle może nawet swoje miasta wojewódzkie, ale co gminy, żeby one, wielkie dzięki, żeby one przygotowywały miejsca dla emigrantów, żeby przede wszystkim raportowały, co mają, jakieś wolne budynki albo takie, które można opróżnić i tak dalej, i tak dalej. No, było za późno, myśmy bardzo szybko doszli do władzy i cała sprawa została oczywiście wycofana. Tylko że teraz, szanowni państwo, dochodzą do nas wieści, że tego rodzaju akty są przygotowywane już znowu. Tylko oczywiście czeka się z tym do 9 czerwca, do wyborów europejskich. A po wyborach europejskich już przygotowania mają ruszyć. I teraz ktoś powie, no cóż, będą zaliczać nam Ukraińców. Nie będą zaliczać, to jest bardzo wyraźnie powiedziane, to powiedział premier Francji. On zresztą też jasno powiedział, że to jest w ogóle wszystko skierowane w stronę Europy Wschodniej, jak to on określał, czyli przede wszystkim w stronę Polski. Zresztą jego koleżanka partyjna wyraźnie Polskę w tym samym kontekście wymieniła. No i teraz jeszcze pytanie, czy jest prawdą, że można się z tego wykupić i że to nie jest takie strasznie drogie. No, to ma być 20 tysięcy ludzi rocznie, no po 20 tysięcy euro, no to jest suma 400 milionów euro. No duża suma, ale no w końcu Polska dzisiaj wcale nie jest takim biednym krajem, już przestaliśmy być biednym krajem, dla nas to nie jest tak bardzo dużo. Nie, szanowni państwo, to jest zupełnie inaczej. To jest tak, że pani komisarz, która zawiaduje tymi sprawami, pani komisarz Johnson, Johansson, mi się wydaje, że wszyscy Szwedzi są Johnsony. Otóż Johansson, otóż pani komisarz Johansson twierdzi, że rocznie 4 do 4,5 miliona. No liczmy już te 4 miliony. Polska ma trochę ponad 8% ludności Unii Europejskiej. No tak już przyjmijmy, że to jest 8%, czyli 8,5 to będzie 360 tysięcy, a 8 to 320 tysięcy osób rocznie, jeszcze z prawem dołączenia rodzin. No to będzie oznaczało, że w ciągu kilku lat Polska się całkowicie zmieni. I zmieni się przede wszystkim, szanowni państwo, polska prowincja, Polska lokalna, bo tam to będzie pchane. Osiedle Wilanów to w Warszawie, tam gdzie mieszkają ci, prawda, wiadomo. Oni tam na pewno nie będą mieli tych uchodźców. No nawet, że tak powiem, skromniejszy, ale mający duże tradycje, Żoliborz, sam stamtąd pochodzę i tam mieszkam, no też pewnie tego uniknie. Natomiast jeżeli chodzi o inne części Polski przede wszystkim, a może nawet i Warszawę, tylko te zamieszkałe przez osoby w trudniejszej sytuacji życiowej, o mniejszych dochodach. Otóż to wszystko na pewno będzie przedmiotem tej ekspansji. Ekspansji, która, szanowni państwo, całkowicie zmieni sytuację w naszym kraju, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Bo w tym roku, w którym mówiłem w sali sejmowej o niebezpieczeństwach, wspominałem o tych sferach, gdzie policja już w ogóle nie wjeżdża, tych no-go. No, niedawno w takiej sferze właśnie zamordowano Polaka tam zamieszkałego i zrobił to gang
młodociany gang. Te gangi tam w gruncie rzeczy rządzą. A poza tym no jest taki terror uliczny. Terror, który nie pozwala po zmierzchu, w szczególności już kobietom, ale mężczyznom także bezpiecznie się poruszać. Ale muszę podkreślić, że tu szczególnie panie są zagrożone z tego powodu, że no, kultura tych ludzi, którzy tutaj przybywają do Europy, jest inna niż europejska. I można powiedzieć, tam do kobiet stosunek jest zupełnie inny. I stąd bardzo dużo przestępstw właśnie w tej dziedzinie relacji między mężczyznami a kobietami. I to będzie także i u nas, jeżeli zwyciężą ci, którzy w sposób pełen niebywałej hipokryzji, bo przecież wtedy nas na to straszliwie atakowano. Wtedy mówiono, Tusk mówił, że Polska będzie musiała ponieść konsekwencje tego, że odmawia. Kiedy no, tych, którzy ośmielali się coś mówić o niebezpieczeństwach, no, atakowano za rasizm, za jakieś najgorsze cechy, ci, którzy do niedawna zapewniali, że no nie, jednak to nas nie dotyczy, to będą Ukraińcy, a poza tym no Tusk prężył muskuły, mnie tu nikt nie ogra, no został ograny jak dziecko. A dlaczego, proszę Państwa, został ograny? Kto i gdzie się liczy z popychlami? Odpowiedzcie mi Państwo. Czy gdzieś na świecie jest takie miejsce, gdzie człowiek, który się godzi na pozycję popychla niemieckiego w tym wypadku, jest człowiekiem, z którym się liczą? Nie, proszę Państwa, z takimi ludźmi się nie liczą. Nas tam na różne sposoby oprymowano, atakowano, no ale Morawiecki to załatwił, bo to on ostatecznie tą sprawę rozwiązał. Chociaż go tam z różnych stron, jak nas wszystkich Polaków, Polskę gryziono. I to jest właśnie ta zasadnicza różnica. My musimy mieć w Parlamencie Europejskim taką reprezentację, która będzie twardo walczyła przeciwko temu, żeby ten pakt, który już został ostatecznie uchwalony, a w grudniu zeszłego roku Tusk mógł go zatrzymać, otóż żeby ten pakt po prostu nie wszedł w życie. Bo dodam też, proszę Państwa, jeszcze jedną sprawę, bo ci, którzy mówią, wykupimy się. Te 20 tysięcy euro to jest bajka, tak jak i bajka, kom jest to, że to będzie 20 tysięcy osób rocznie. To zostało już obliczone przez odpowiednie służby Unii Europejskiej na 47 tysięcy euro i na tym punkcie poproszono ich, żeby przestali dalej liczyć, bo to będzie pewnie około 50 tysięcy albo więcej. No i proszę sobie wobec tego przeliczyć to przez te 320-360 tysięcy, żeby zobaczyć, że to będzie suma no niewiele poniżej 2 miliardów euro. A więc naprawdę solidna suma, bo to jest około 20 przy dzisiejszym poziomie, około 20 miliardów złotych. A 20 miliardów złotych rocznego podatku dodatkowego to nawet dla dzisiejszej wzmocnionej gospodarczo Polski jest naprawdę dużo. A w przeciwnym razie no, ta sytuacja, o której mówię, a przypominam też, że jeżeli Unia Europejska, dokładnie Komisja Europejska ogłosi, że mamy stan kryzysu, to wtedy już nie można się wykupić. Wtedy jest przymusowe przyjmowanie imigrantów. Proszę Państwa, nawet gdyby nie było tych innych elementów sytuacji, o których jeszcze tutaj wspomnę, to tylko z tego samego powodu naprawdę trzeba tam wysłać do Parlamentu Europejskiego ludzi, którzy będą z tym walczyć. Walczyć z tym szaleństwem. Ale to, proszę Państwa, dalece nie wszystko. Zanim przejdę do tych spraw portfelowych, to przypomnę jeszcze Państwu, że plany
w Unii Europejskiej plany, które nie są jakimiś wypowiedziami pojedynczych polityków czy jakimiś artykułami publicystów. Nie, plany skonkretyzowane jako projekty małych traktatów europejskich i projekty, jak je przyjąć nawet wtedy, kiedy w normalnej procedurze nie da się tego przyjąć, bo takie projekty też już są przygotowane. One prowadzą, proszę Państwa, do tego, że w 65 dziedzinach nie będzie prawa weta dla państw, plus jeszcze do tego, o czym się czasem zapomina, duża ilość dziedzin przejdzie z dziedzin, sfery dziedzin wyłącznych dla państwa narodowego do dziedzin dzielonych, a w dziedzinach dzielonych jest tak, że Komisja Europejska może zdecydować, że odbiera wszystko, albo może zdecydować, że odbiera tylko trochę z tych kompetencji, albo że nie odbiera ich w ogóle. I nie ma żadnej zasady, że państwa muszą być tak samo traktowane. No przecież już ten premier Francji i ta pani z jego partii wyraźnie powiedzieli, że chodzi o Europę Wschodnią. No, mówiąc tak krótko, tu chodzi o to, żeby Europa Wschodnia została wzięta pod but i żeby to państwo brukselskie, bo tak chyba to trzeba było nazwać, ale to brukselskie to jest tylko, proszę Państwa, taki mylący sposób przedstawiania rzeczywistości, bo w gruncie rzeczy to będzie bardziej berlińskie niż brukselskie, bo tam Niemcy głównie decydują, no może razem z Francuzami. Otóż, żeby to państwo uczyniło z nas, z dużego europejskiego narodu, teren zamieszkiwania Polaków, gdzie my w gruncie rzeczy nie będziemy mieli nic do gadania. Rząd będzie fikcją, będzie wykonywał tylko to, co zostało mu polecone z Brukseli, bo wszystkie dziedziny, obrona granic, sprawy polityki zagranicznej, różne elementy polityki gospodarczej, podatkowej, pamiętajcie o tym, proszę Państwa, bo w Polsce wbrew temu, co wielu sądzi, podatki są niskie. Mogą być dużo wyższe po tego rodzaju posunięciach. Otóż to wszystko ma być zabrane, ma być wspólne. Ma być to nie żadna federacja, jak niektórzy mówią. To ma być scentralizowane państwo rządzone przez te dwa dominujące narody, czy państwa europejskie, czyli Niemców i Francuzów. No, będzie też obowiązek przyjęcia euro, a euro to jest taka waluta, która już puściła z torbami niejedno państwo europejskie, no z Grecją na czele, bo ona jest po prostu dla państw o słabszej gospodarce zbyt silna. Bardzo utrudnia eksport, bardzo ułatwia import. I to prowadzi do tego, że te państwa po prostu na tym tracą. Są zresztą tu i inne też mechanizmy, które prowadzą no, w Grecji wręcz do całkowitego bankructwa, ale utrudniają życie, osłabiają gospodarkę takich państw jak Włochy, nawet Francja. Osłabiają gospodarkę właściwie w tej chwili wszystkich poza Niemcami. No, do niedawna jeszcze się mówiło o Holendrach, ale Holendrzy mówią już w tej chwili, że ich też to już zaczyna osłabiać. No może jeszcze Austria jakoś tam wychodzi, jak to się mówi, na swoje przy tej walucie. Więc to razem wziąwszy będzie oznaczało, że Polska będzie znów w takiej sytuacji pod pewnymi względami, nawet mogę powiedzieć, że no, że może gorszej niż to było kilkadziesiąt lat temu. Sądzę, że na sali, tak jak patrzę na panie, no na panie to nie, na panów jak patrzę, to proszę Państwa, trochę spośród tu obecnych pamięta dobrze PRL. No, no właśnie, ja też pamiętam dobrze PRL. 40 lat w nim przeżyłem. Otóż, proszę Państwa, to jest tak, że sytuacja nasza w sensie możliwości podejmowania tutaj decyzji dotyczących naszej własnej gospodarki, naszego życia społecznego, naszej kultury będzie no mniejsza niż wtedy. Wtedy była niewielka, ale była. A nawet to będą chcieli nam w tym momencie zabierać. I naprawdę nie możemy się na to zgodzić, bo
To nie może być tak, że polska niepodległość ta z 89 roku, wtedy mniej więcej, to jest oczywiście pewien no, symbol ten 89 rok, tak naprawdę ten proces trwał trochę dłużej, odzyskana ma być znowu incydentem w polskiej historii. Bo ta z lat 18-39 była tylko incydentem. 20 lat w historii to nie jest dużo. Tym razem tych lat będzie więcej. Będzie tych lat no, blisko 40, ale mimo wszystko to będzie tylko incydent. My Polacy no, pokazalibyśmy się z najgorszej możliwej strony, gdybyśmy się na to zgodzili. A jest, szanowni państwo, w Polsce jedna silna formacja, najsilniejsza w Polsce, formacja polityczna, która się na to nie zgadza, która potrafiła się temu przeciwstawić. To Prawo i Sprawiedliwość. To lista numer 7. Proszę państwa, ale spójrzmy też także na nasze portfele. Otóż ja już troszkę do tego nawiązałem, mówiąc o euro. Przecież w tej chwili Litwini czy Słowacy przyjeżdżają do Polski, żeby tutaj kupować, bo jest po prostu taniej. Ale trzeba też spojrzeć po prostu na to, co się w ciągu tych ostatnich paru miesięcy dzieje w Polsce właśnie pod tym względem. No, Donald Tusk zapowiadał, że będzie taniej, więcej, lepiej. Mówił to bardzo wyraźnie. Otóż jak jest? Jest drożej, gorzej. Mamy uśmiechniętą Polskę z pałką w ręku. Rolnicy się o tym przekonali. Mamy podwyżki cen, te, które już w tej chwili trwają, to można sprawdzić choćby na targowiskach. Mamy VAT od żywności, mamy zapowiedzi dużej podwyżki. No niektórzy pokazują nawet te zapowiedzi na poziomie 100% podwyżki energetyki, energii elektrycznej i ciepła. Otóż to oznacza, że wszystko pójdzie w górę, bo prądu, energii potrzebuje każdy dział gospodarki. No jeżeli to będzie droższe, no to i ceny będą wyższe. Czyli będziemy mieli do czynienia z sytuacją niepolepszania się tego uzyskanego przez nas niezłego już poziomu życia, bo uzyskaliśmy, proszę państwa, za naszych rządów w ciągu tych 8 lat 87% przeciętnej Unii Europejskiej. To jest wzrost bardzo wyraźny. Nigdy w historii nie byliśmy tak blisko, jak teraz tego, co jest na zachodzie Europy. Zacznie się szybki zjazd w drugą stronę. I to trzeba wziąć pod uwagę. Ale oni nie dotrzymują wszystkich obietnic, także i tej, którą tak solennie przedkładał Tusk, mianowicie, że nic co dane nie zostanie zabrane. No właśnie, proszę państwa, czternastki mają być minus. Za naszych czasów było plus, a teraz jest minus. Było 2650, jeżeli sobie dobrze przypominam. Teraz ma być minimalna emerytura, czyli tam 1700 z czymś. My mówimy tak, to jest troszeczkę skrót myślowy, 1000 minus. To jest prezent dla emerytów w sytuacji podwyżek cen. To jest ta polityka, którą oni zawsze prowadzili. Ta polityka wywodząca się z ich, z jednej strony interesów, bo oni sami na pewno na tym nie tracą, ale z drugiej strony z ich liberalnych przekonań. To znaczy, że ogromna część społeczeństwa ma no, być po prostu traktowana jako grupa, która tak naprawdę większych praw nie ma, a ta, której się jakoś tam udało, ma być traktowana jako jedyna, która
korzysta na sytuacji. To jest w różnych przekrojach, w przekroju społecznym, ale proszę pamiętać także w tym przekroju miasto-wieś i przekroju regionalnym. Czyli najpierw się mają rozwijać te najsilniejsze ośrodki, a dopiero później, ale to w wielu krajach sprawdzono, to jest bajka. Otóż te słabsze ośrodki wcale na rozwoju tych silniejszych nie zyskują. To jest po prostu nieprawda. To jest po prostu nieprawda, ta cała koncepcja po prostu się nigdzie na świecie nie sprawdza. Dobrym przykładem jest Hiszpania, gdzie mamy kilka, właściwie tak naprawdę cztery bogate ośrodki, a cała reszta no, jest ciągle w stanie pewnej hibernacji, jeżeli chodzi o, czyli zamrożenia, jeżeli chodzi o poziom życia, jeżeli chodzi o to wszystko, co decyduje o codzienności, zasobności, o możliwościach poszczególnych ludzi. No, jeszcze ten temat, ta sprawa ma pewien dodatkowy aspekt, taki indywidualny. Aspekt, na który warto zwrócić uwagę. Przecież ta decyzja, żeby zabrać emerytom, to decyzja Tuska. No a ile emerytury ma Tusk? 30 kilka tysięcy. Ma 30 kilka tysięcy emerytury. No jeszcze do tego oczywiście dochodzi pensja premiera, czyli tam razem ma 50 parę tysięcy miesięcznie spokojnie. Więc no to tak trochę nie wypada, żeby, że tak powiem, zabierać. A co to oznacza? Czy już mają tak ciężką sytuację budżetową, że nie mogą inaczej? No prawdopodobnie tak. Ja nie mam w tej chwili dokładnych danych. Wiem, że jest bardzo zwiększony deficyt. W ciągu tych czterech pierwszych miesięcy było 9 miliardów w zeszłym roku, a teraz jest 40. Ale oczywiście struktura tego deficytu, rola wydatków na zbrojenia w tym nie jest mi dokładnie znana, więc ja tego nie mogę jeszcze do końca ocenić. Ale z całą pewnością jest tak, że ich władza dała sygnał bardzo wielu tym, którzy musieli się wycofywać za naszych rządów z okradania finansów publicznych, dała sygnał, że można znowu to robić. I jeżeli moja diagnoza jest prawdziwa, to szanowni państwo, no czekają nas czasy znowu. Pieniędzy nie ma i nie będzie. A jak można temu, proszę państwa, zapobiec? Jeżeli chodzi o te najbliższe już nie tygodnie, a dni. Popierając listę numer 7, proszę państwa. Popierając listę numer 7. Prawa i Sprawiedliwości. Bo nasze zwycięstwo w tych wyborach będzie dla nich, tak jak przedtem w wyborach samorządowych, kolejnym ostrzeżeniem, że tą drogą nie można iść. Będzie także ostrzeżeniem dla wielu ludzi z aparatu państwowego, którzy dzisiaj dokonują rzeczy, no, które powinny być kiedyś odpowiednio rozliczone przez sądy. Ale nie tak jak w tej chwili sądy, bo to jest kpina z wymiaru sprawiedliwości, te obecne sądy. Tylko sądy głęboko zreformowane. To, co nam się nie udało w ciągu tych 8 lat, nie będę tu mówił, dlaczego przyjdzie na to czas, ale był taki moment, że już można powiedzieć, witaliśmy się z gąską, a tutaj nagle niespodziewanie spadł na nas cios. Tak to wyglądało. Ale musicie państwo wiedzieć, że sytuacja, w której my wygrywamy, to jest sytuacja, która będzie miała wpływ na ten zmieniający się obraz polityczny dzisiejszej Europy, bo prawica się wzmacnia, ale będzie miała także poważne znaczenie tutaj. No ale oczywiście, jeżeli będziemy mieli liczną, wierzę w to głęboką, reprezentację w Parlamencie Europejskim, to jeszcze jest pytanie o jakość tej reprezentacji. To jest pytanie o to, kto.
No, na czele listy mazowieckiej stoi polityk bardzo energiczny, bardzo doświadczony, bardzo twardy w tych wszystkich rozgrywkach. Oczywiście mający duże doświadczenie międzynarodowe, także to europejskie, w Parlamencie Europejskim. No, taki, który na takie czasy, proszę Państwa, się nadaje. To jest Adam Bielan. Tutaj siedzi przeciwko mnie. Naprawdę jest nam w tym Europarlamencie potrzebny. Bo to nie jest człowiek, który będzie siedział z mądrą miną, chociaż jest mądry, z mądrą miną i wygłaszał jakieś tam pojedyncze dobre przemówienia, nawet bardzo dobre. Ale poza tym no, nie wykazywał wielkiej aktywności. Nam tam są potrzebni ludzie aktywni. Polityka to są relacje między ludźmi. Trzeba się umieć układać, trzeba wchodzić w te wszystkie tamtejsze relacje. Trzeba prowadzić intensywne życie polityczne, które też często ma charakter swego rodzaju życia towarzyskiego. To wszystko Adam Bielan świetnie potrafi. Wielokrotnie to pokazywał. I taką mamy tutaj, proszę Państwa, jedynkę. Nie pierwszy raz zresztą. Ale mamy też dwójkę. To Jacek Kurski. Proszę Państwa, doświadczony w Parlamencie Europejskim, doświadczony teraz ostatnio w Banku Światowym, człowiek, można powiedzieć, doświadczony w życiu międzynarodowym, i to tak naprawdę bardzo, bardzo poważnie, a jednocześnie energia z niego tryska. Energia, inicjatywa, inwencja. Wiem, że jednym telewizja się podobała, innym nie, ale nikt nie zaprzeczy, że miała ogromne znaczenie w naszych dwóch zwycięstwach. I dlatego ja z całego serca popieram Adama Bielana i z całego serca popieram Jacka Kurskiego. Popieram, proszę Państwa, bo tu można na Mazowszu zdobyć dwa mandaty. To jest wysoce prawdopodobne. Oczywiście powinno być trzy, no ale no nie zawsze uzyskuje się ideał. No, jeżeli tak będzie, to ja się będę bardzo cieszył. Tylko pośród tych, którzy są dalej, są też tacy, którzy mają przygotowanie i doświadczenie. Są naprawdę bojownikami, no i są tacy, którzy takich cech akurat nie mają, chociaż są to przy tym bardzo zacne osoby i skądinąd bardzo tutaj w Polsce dla nas pożyteczne, więc to też warto, żeby wybierać, patrzeć w tą stronę. Ja nie chcę tutaj wymienić nazwiska, chociaż no, jedno wymienię. Proszę. Pani Krysia z całą pewnością do takich osób należy, ale ja chciałem także wymienić nazwisko Gabriela Janowskiego. Znamy się od bardzo, bardzo już wielu, nie lat, tylko dziesięcioleci. I to też jest taki człowiek, który, o którym można powiedzieć, że to jest bojownik. A jeszcze do tego ma jedną zaletę. Ja jestem stary, on jest jeszcze starszy. Ale zupełnie nie wygląda i cała jego osobowość, cała jego energia, no Bóg mu dał takie siły, że... Otóż, proszę Państwa, chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że my mamy potencjał do tego, żeby walczyć tu w Polsce i mamy potencjał do tego, by walczyć tam w Europie. Nie ma takiego potencjału nasz przeciwnik. Mimo, że jest taki wpływowy we własnym mniemaniu i w mniemaniu, zdaje się, wielu Polaków, to naprawdę nic nie potrafił nam załatwić, po prostu dlatego, że on i tu w Polsce
sposób taki zupełnie już wprost, bezszczelny, nawet bez żadnych przesłon, realizuje po prostu agendę niemiecką. To jest, taka jest prawda. To jest, proszę Państwa, wielka operacja, która ma zatrzymać to, co myśmy pokazali, że Polska może iść i w sensie gospodarczym, i społecznym szybko do przodu, że możemy w stosunkowo krótkim czasie dorównać tej średniej europejskiej, a to oznacza już poziom Francji czy Anglii, jeżeli chodzi o PKB na głowę, czy poziom życia. A później, to zajęłoby jeszcze trochę lat, ale nie tak bardzo dużo, możemy dojść do poziomu już tych krajów, no, może nie tych takich jak Holandia, czyli tych zupełnie najbogatszych, ale takich jak Niemcy, bo Niemcy mają prawie 90, 80 parę milionów ludzi, więc ta gospodarka jest potężna, ale oni są biedniejsi od kilku krajów europejskich, takich jak Austria, Szwecja, Holandia, to są kraje od nich bogatsze. Ja pomijam te raje podatkowe jak Irlandia, bo to od tego w ogóle nie można na poważnie liczyć, bo to w dużej mierze te ich PKB to są faktury, a nie realne PKB, więc to już sobie odłóżmy. Ale z tych państw realnych kilka jest od Niemiec bogatszych, nawet no, dość znacznie bogatszych. I możemy znaleźć się w takiej sytuacji, w której żadne pokolenie Polaków od przeszło tysiąca lat się nie znajdowało. Myśmy szli tą drogą. No, był wypadek przy pracy. Trzeba, proszę Państwa, zlikwidować skutki tego wypadku. Ta droga jest ciągle przed nami, ale ta droga może być realizowana w tej chwili tylko przez, powtarzam, jedną formację. Prawo i Sprawiedliwość. Państwa, na koniec powinniśmy zwyciężyć także i dlatego, żeby zachować wolność. Wolność mowy, wolność tego, co w piśmie, wolność tego, co w telewizji, w internecie, oczywiście z wyłączeniem tych wszystkich hejtów, obrzydliwości, bo to powinno być jakoś jednak poskromione, bo nie można, żeby tak, żeby ludzie, nawet dzieci były niszczone zupełnie bezkarnie, w jakiś obrzydliwy sposób, a tak to się niestety bardzo często dzieje. A dzisiaj w Europie, w Unii Europejskiej wolność się nieustannie cofa. Ludzi skazują na więzienie za to, że mówią rzeczy najoczywistsze w świecie. No na przykład takie, że z pary, no w cudzysłowie pary, mężczyzn nie może być dzieci. No mówią oczywistość, a mimo wszystko są za to karani. Więc pamiętajcie Państwo, że my tą wolność, która jeszcze ciągle w Polsce, chociaż już też się cofa, jest, możemy obronić i chcemy obronić. My chcemy być wolni po prostu. Chcemy być, proszę Państwa, wolni. I chcemy wprowadzić w Polsce po zwycięstwie tym ostatecznych wyborach prezydenckich i parlamentarnych takie zabezpieczenia, żeby to wszystko, co się ostatnio w Polsce wyprawiało, to bezczelne łamanie prawa, to bezczelne deptanie konstytucji, o której się przedtem ciągle mówiło, żeby to wszystko zostało powstrzymane. I chcemy zmienić Unię tak, żeby nie wykazywała się tą nieprawdopodobną hipokryzją, kiedy w Polsce nie łamano prawa. Nawet przedstawiciele tamtej strony, nawet niektórzy z Platformy mówią, no nie, oni naciągali, nie łamali, to oni wtedy nam żyć nie dawali, twierdząc, że nie ma praworządności. A kiedy prawo jest łamane, po prostu deptane bezczelnie, to okazuje się, że artykuł 7 jest wycofany i jest praworządność. Powtarzam, to są rekordy hipokryzji i to pokazuje, że tam nie o żadne praworządności chodzi, tylko ja już tą definicję wielokrotnie przedstawiałem. Jak rząd jest proniemiecki i wykonuje polecenia z Berlina, to jest praworządność. Jak nie jest, to nie ma praworządności.
I dlatego, proszę Państwa, ta stawka na siódemkę jest po prostu dzisiaj stawką na Polskę. Normalną, rozwijającą się, coraz więcej znaczącą. I proszę Państwa, to jest stawka na nasze normalne, szczęśliwe życie. Państwo nie jest instytucją, która jest w stanie samo przyjść się zapewnić szczęście człowiekowi, bo to zależy od bardzo wielu spraw, które bardzo często od państwa czy od samego człowieka pojedynczego nie są zależne. Ale państwo jest w stanie osłonić ludzi przed wieloma nieszczęściami, które przychodzą, jeżeli to jest państwo złe. Nasze państwo staje się dzisiaj państwem złym. Musi wrócić na drogę dobra, szczęścia, lepszego życia Polaków. Pamiętajcie Państwo, lepsze życie Polaków, które musimy zdobyć w wielkiej biało-czerwonej koalicji. Bądźmy razem.